Nic nie wskazuje na razie na to, że te ceny nieruchomości mogłyby niestety spaść. Ceny w Kijowie i w Lwowie nieruchomości wzrosły. Najbardziej opłaca się to robić w Wielkiej Brytanii. Tak długo jak nieruchomości na wynajem się opłacają, tak długo ludzie będą kupować nieruchomości. Ja bym się skupił przede wszystkim na tym, żeby wybierać miasta, które po prostu nigdy nigdy to jest złe słowo które nie powinny w przyszłości zmienić swojego statusu. W jaki sposób warto inwestować swoje pieniądze w nieruchomości, na co zwrócić uwagę i na co uważać? Między innymi o to pytałam Pawła Albrechta, specjalistę do spraw nieruchomości. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. Na początku chciałabym prześwietlić nieco rynek nieruchomości. Doczytałam, że deweloperzy oczekują dalszego wzrostu cen mieszkań w 2024 roku. NBP w kwartalnym raporcie, który był poświęcony właśnie sytuacji na rynku mieszkaniowym, podał, że będzie to wzrost o nawet 11%. Pawle, jak to twoim zdaniem będzie wyglądało? Ceny mieszkania pójdą w dół czy pójdą w górę? No na pewno wszyscy chcieliby usłyszeć, że nieruchomości będą tańsze, no bo wtedy moglibyśmy ich kupić. Pierwszą czy więcej tych nieruchomości sobie kupić, na przykład na wynajem, niestety, no tak to nie będzie wyglądać. na Praktycznie w większości miejsc, w których byłem, gdzie śledzę rynek nieruchomości, te ceny nieruchomości idą do przodu, a to z bardzo prostego powodu, ponieważ cena pracy, cena materiałów idzie do góry, i cena wytworzenia takiego mieszkania idzie do góry. Więc jeżeli też ktoś dzisiaj kupuje mieszkanie od dewelopera, na przykład w Warszawie za 20 tysięcy złotych za metr. I remontuje to za 4000 zł za metr. No to nie sprzeda tego mieszkania za 2-3 lata, taniej za mniej niż 24. Te 20 plus 4, tak tyle go kosztowało to mieszkanie, to nie sprzeda za mniej niż 24. Więc my możemy życzeniowo chcieć, żeby mieszkania były tańsze. Natomiast Polska jest na bardzo wzrostowym etapie swojego rozwoju. Doganiamy te kraje zachodnie, a nawet myślę, że niedługo je będziemy przeganiać. No i nic nie wskazuje na razie na to, że te ceny nieruchomości mogłyby niestety spaść. To w perspektywie jakiej, ile lat jeszcze te ceny będą szły w górę albo będą utrzymane na stabilnym poziomie? W ogóle inwestowanie w nieruchomości w Polsce to jest taki trochę sport narodowy. W związku z tym Polacy kupują mieszkania na wynajem jako taka forma e, no, lokowania swojego kapitału. Jak ktoś prowadzi większą firmę, czy dostał jakiś spadek, e, wygrał jakieś większe pieniądze, no to często te pieniądze trafiają w nieruchomości. Teraz tak długo jak nieruchomości na wynajem się opłacają, tak długo ludzie będą kupować nieruchomości. I tu mówimy tylko o osobach, które zarobiły parę groszy i kupują sobie jedno, dwa mieszkania, tak? Natomiast są też fundusze inwestycyjne, które kupują mieszkania czy duże firmy, które lokują tam gotówkę, żeby po prostu otrzymywać stopę zwrotu taką, powiedzmy, między 5 a 10% w skali roku. I tak długo, jak w Polsce będzie można kupić mieszkanie, na którym zarabiamy 7 czy 8% zwrotu rocznie z najmu, tak długo te ceny będą e, jeszcze rosły, no bo tego kapitału będzie napływać coraz więcej, więc będą większe ceny nieruchomości, no i ta rentowność finalnie będzie spadać. Gdybyśmy chcieli kupić mieszkanie na wynajem w Oslo czy w Monachium, e, czy w jakimś innym, takim bardziej rozwiniętym kraju, no to taki zwrot z najmu jest około kilku procent. Kilku na zasadzie 1, 2, 3. Tak więc, jeżeli u nas się kupuje mieszkanie, ma się 7-8 e, no to to jeszcze mamy pole do popisu do tego, żeby te ceny spadły. Więc im będą wyższe ceny, tym będą mniejsze stopy zwrotu. Zrównamy się wtedy z Europą. Nie będziemy aż tak atrakcyjnym rynkiem, jak dzisiaj do inwestowania w mieszkania na wynajem. No i wtedy może te ceny zaczną spadać. Chociaż w Londynie od 30 czy 20 lat mówi się, że jest madness, tak? że ceny oszalały i że jest bardzo drogo. W Sydney, ja byłem nie wiem, pierwszy raz chyba z 5 lat temu, no to też już było mega drogo, a teraz przyjechałem rok temu byłem kolejny raz i jest jeszcze drożej, więc no, wszyscy byśmy chcieli, żeby się to zatrzymało, ale na razie na horyzoncie tego nie widać. I jeszcze, co do tego można dodać, to to, że ceny w Kijowie i we Lwowie nieruchomości wzrosły. Więc, jeżeli ktoś liczy na to, że są jakieś zdarzenia, które mogą wpłynąć negatywnie na rynek nieruchomości, no to na razie nawet na Ukrainie. Tych dwóch głównych miastach tego nie widać. Skoro zajrzałeś za granicę, no to zobaczmy na podwórko naszych zachodnich sąsiadów. Chodzi mi o Niemiec, Niemcy i sektor mieszkaniowy, on tam znajduje się teraz obecnie w największym od dekady kryzysie. Sytuacja jest na tyle zła, że branża nie poradzi sobie bez wsparcia państwa. W ostatnim czasie doszło w Niemczech do bankructw wielu znaczących deweloperów i też zmalała liczba nowo wydawanych pozwoleń na budowę. I w efekcie tego właśnie wykonawcy mają odnotowują spadek zamówień. Czy takie coś też nam grozi? Przyznam szczerze i uczciwie, że Niemcy są chyba jednym z niewielu rynków, na które w ogóle nie zwracam uwagi, jak wygląda tam rynek nieruchomości i ciężko powiedzieć, dlaczego tam tak się stało. Jednym z takich moich domysłów jest to, że po prostu jak spojrzymy na Polaków i na Niemców, to Polacy bardzo dynamicznie się bogacą i nawet pomimo tej inflacji... Ludzie, którym się chce, którzy zarabiają pieniądze i tak mają tych pieniędzy coraz więcej, no bo te dobra luksusowe, mieszkanie już chyba można do tego w końcu zaliczyć, szczególnie w Warszawie, te dobre luksusowe zawsze się bronią. Natomiast w Niemczech nie wiem, czy aż tak społeczeństwo tam jest chętne do, do rozwoju i do zarabiania pieniędzy, jak było wcześniej. No i może z tego względu Niemcom jest coraz cięższej, ciężej funkcjonować. Coraz ciężej też się słyszy, że oni sobie po prostu nie dają ekonomicznie rady, no bo w Polsce od zawsze było tak, że nie było pieniędzy, a wszyscy mieli jakoś pieniądze, jedzenie, ubranie, jakoś wszyscy normalnie żyli. Natomiast tam po prostu oni przez wiele lat byli przyzwyczajeni do tego próbytu. No i niestety dzisiaj może radzą sobie zdecydowanie słabiej niż Polacy, którzy aktywnie zarabiają pieniądze. No a jeżeli nie ma zakupów mieszkaniowych, no to wtedy też no, jest mniejsza podaż, jest mniej tych mieszkań. I z tego powodu mogą te ceny spadać. Druga sprawa jest taka, że w Polsce e, mnóstwo ludzi przyjechało z zagranicy do nas do pracy. Niemcy chcieli ściągać do siebie, no po to e, w teorii ściągają te wszystkie osoby z zagranicy. Natomiast no, większość osób podobnych kulturowo do nas, czyli Białoruś, Ukraina, przyjechało tutaj, Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, tak, Poznań. I te osoby tutaj mieszkają, tutaj kupują też mieszkania i tutaj podbijają ceny. Więc to też jest tak, że z różnych stron można na to patrzeć, natomiast jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to ciężko stwierdzić, ile tam jeszcze czynników miało wpływ na to wszystko. Pawle, ty nie jesteś tylko teoretykiem, ale mogę powiedzieć, że jesteś praktykiem, bo ty inwestujesz w nieruchomości. Jeżeli miałbyś polecić osobie, która ma trochę wolnej gotówki, w których krajach powinna zainwestować, żeby dostać największy procent zwrotu? To co byś podpowiedział? Z całej ziemi najlepsze do inwestowania są kraje, w których jest refinansowanie, czyli tak zwany remortgage. Jest to dostępne w Anglii, w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych i jeszcze w kilku innych krajach. Natomiast ze wszystkich, które ja widziałem, najbardziej opłaca się to robić w Wielkiej Brytanii, właśnie z racji tego, że mamy refinansowanie. Natomiast samo to, że się opłaca, nie znaczy, że wszyscy zaczną to robić. No bo jeżeli byśmy zapytali się, w jakim zawodzie można najwięcej zarobić, wymienilibyśmy, nie wiem, chirurga czy, czy stomatologa, no to nie znaczy, że każdy zaraz będzie chirurgiem, stomatologiem czy prawnikiem. Czy jakąś inną osobą, która te pieniądze zarabia, bo wiemy, że tam się tyle zarabia. Więc inwestowanie swojego kapitału przede wszystkim w nieruchomości powinno być oparte o bezpieczeństwo, że jeżeli wsadzimy tam pieniądze, to mamy kogoś, kto tą nieruchomością zarządza. Ona jest w miarę pancerna i w miarę bezproblemowa. Pancerna to znaczy, że, są, że jest zrobiona z lepszych materiałów, które się nie będą aż tak bardzo niszczyć, chociaż no wszystko może zniszczyć w nieruchomości. No i, i najważniejsze jest raczej to bezpieczeństwo. Żebyśmy mieli pewność, że to mieszkanie będzie nam służyło jak najdłużej. Jeżeli chodzi o takie apartamenty typu Cypr, czy Hiszpania, czy, czy Włochy, no to pytanie jest takie, jak długo nasza nieruchomość będzie wynajmowana w taki sposób, jak ktoś, kto nam to sprzedawał, nam to obiecał? Tak? To zawsze jest ta sprawa, że jeżeli ta osoba, która ten pośrednik, czy ktoś, to nam gdzieś sprzedał coś za granicą, Obiecał jakiś zwrot, no to co będzie, jeżeli ta osoba wyjedzie, tak? Czy my tam pojedziemy, czy znajdziemy kogoś innego, czy znajdziemy tam ekipę remontową, jak się coś zepsuje, ile to będzie trwało. Więc jest wiele miejsc na świecie, gdzie można inwestować. Natomiast jeżeli ktoś ma małą ilość pieniędzy, którą dopiero pomnaża, no to najlepiej zainwestować to w Polsce i pomimo wysokich stóp procentowych zrobić to jeszcze w kredycie, no bo mieszkanie i tak będą droższe, więc. Te stopy procentowe i tak nie są współmierne do tego, jak rosną ceny nieruchomości, jak jest ta inflacja na, na rynku nieruchomości. E, natomiast są coraz częściej brane pod uwagę takie kierunki, jak na przykład Tajlandia, e, gdzie Polacy inwestują, wykupują działki, które się budują gdzieś przy liniach brzegowych i te ceny gigantycznie rosną. Tak? Mój znajomy kupił dom za 800 tysięcy, już jest warty przynajmniej 1 200 000, czy 1 400 po kilku miesiącach, bo się sprzedały wszystkie i ludzie którym sprzedawano, już nie mogli kupić, i po prostu są w stanie zapłacić o wiele więcej. Z racji tego, że wiele osób dopiero odkrywa różne kierunki, bo Polacy tak naprawdę bardzo intensywnie zaczęli latać w ostatnich latach, szczególnie po pandemii, więc wiele kierunków się odkrywa. I nie są to tylko tak oczywiste kierunki, jak powiedzmy Hiszpania czy, czy, czy takie inne miejsca europejskie, ale też zdecydowanie dalej ten rynek będzie coraz bardziej dostępny. A czy Ty mógłbyś się pochwalić jakąś swoją inwestycją bądź inwestycjami, z których jesteś najbardziej zadowolony, na których wyszedłeś naprawdę na plus? Tak naprawdę nie patrzę w ogóle na inwestowanie w nieruchomości pod takim kątem, że dzisiaj mam z tego jakieś pieniądze. Czyli jak miałem 20 kilka lat, to moim celem było to, żeby kupić sobie trzy mieszkania w, w kredycie hipotecznym, no i te mieszkania kupiłem. Jak miałem 25 czy 26 lat, no to już miałem 4 nieruchomości, więc zrealizowałem swój cel. I najbardziej dumny może jestem z tego, że ten cel sobie wyznaczyłem i te nieruchomości kupiłem. Później kupiłem ich zdecydowanie więcej. Kupiłem też nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Na wynajem mam mieszkania i domy w Wielkiej Brytanii, natomiast nie używam tych pieniędzy do życia. One cały czas są refinansowane, czyli wszystko to, co przychodzi do mnie. Jest z powrotem refinansowany, więc pod kątem dumy jestem dumny z tego, że osiągnąłem swój cel i, i w młodym wieku kupiłem sobie pierwsze mieszkania, ale też z drugiej strony te mieszkania, które ja brałem w kredycie nie tak dawno temu, już są zdecydowanie więcej warte, więc nawet jakbym zdecydował się, żeby jakieś mieszkania sprzedać, to i tak wyciąga, spłacam kredyt i wyciągam pieniądze z górką. Natomiast wszystkie te inwestycje mieszkaniowe to nie są jakieś Najlepsze strzały na ziemi, jakie można było zrobić, bo ludzie na Bitcoinach czy na, czy na giełdzie zarobili zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Natomiast mnie cieszy w moim życiu najbardziej spokój, który osiągnąłem pod tym kątem, że mając mieszkania na wynajem. Jeżeli mi się cokolwiek stanie a stało mi się, bo miałem wypadek na motorze w Czerno miałem połamane ręce, nie mogłem e, pracować. Myślałem, że nawet będę siedział na PlayStation i grał w PlayStation, ale się okazało, że nie mogę przecież nad kreskami ruszać i palcami, więc mój plan runął. Więc e, mogłem cieszyć się tym, że mam pieniądze znajmu z mieszkań i nie musiałem pracować. Natomiast nie są to tak gigantyczne pieniądze, żeby nic do końca życia nie robić. Więc też, jeżeli ktoś się nastawia, że kupi ileś tam nieruchomości, będzie do końca życia. Tego że no to tak jak widzimy, koszty będą rosły cały czas. Tak? Koszty pracy, koszty jedzenia, koszty mieszkania, rachunków, nawet jak ktoś ma swoje mieszkanie, to tak będzie płacił więcej za internet, za prąd, za gaz, za różne rzeczy. Więc zawsze tych pieniędzy trzeba zarabiać trochę więcej niż dają same mieszkania na wynajem. Dlatego myślę, że warto jest po prostu zacząć w momencie, wtedy, kiedy jesteśmy młodzi. O młodsi jutro nie będziemy, więc dzisiaj jesteśmy najmłodsi, co możemy być. I zrobić ruch jak najszybciej, nawet kiedy są to mieszkania w kredycie, żeby później właśnie po upływie 5 czy 10, 15 lat spojrzeć w tecz i powiedzieć. No w sumie przez te 15 lat nie było żadnych z tego benefitów, tak jak ja to teraz przedstawiam, no bo tak naprawdę jak z mieszkania nawet kupionego za gotówkę zostaje nam 1,5 czy 2000 zł, to nie jest kwota, która. Pozwala na nie wiadomo jakie życie, tak? Jeżeli to jest wielokrotność tych mieszkań, no to tak, jak ma się 10 kawałek, jak masz 15 tysięcy, no to, to fajnie, ale to też nie jest kwota, która nas uwalnia kompletnie finansowo, ktoś ma dużą rodzinę. Natomiast fajne jest to, że po 5-10-15 latach te nieruchomości są spłacone, no i dzięki temu jesteśmy w stanie później kolejnemu pokoleniu coś dać. Więc jak zadajesz mi pytanie, czy jestem z jakiejś inwestycji konkretnej, jakoś bardzo zadowolony, to teraz tego nie odczuwam, bo w ogóle tych pieniędzy nie wydaję dla siebie na swoje własne potrzeby. No ale jeżeli moja córka będzie miała 20 lat i będzie miała wszystkie moje nieruchomości spłacone w kredycie, już będą bez kredytu, no to wtedy sobie powiem, że rzeczywiście zamiast rozbić te pieniądze w kasenie czy gdzieś za granicą na baletach, zrobiłem dobry ruch i wtedy będę z tego dumny, bo inwestycje to są właśnie w nieruchomości: inwestycje to są inwestycje długofalowe. A w jaki rodzaj inwestycji mieszkaniowych najlepiej inwestować w Polsce? Chodzi mi o wielkość mieszkań. Dużo się mówi na przykład o mikrokawalerkach, ale w opozycji jest polskie prawo. To wygląda tak. Eee, w praktyce i w teorii. Eee, w praktyce wygląda to tak, że mikrokawalerka to nie jest nigdy samodzielne mieszkanie, które ma powiedzmy 15 metrów i, i mieszka tam człowiek i jest w samodzielnym mieszkaniu, tylko zazwyczaj jest to mieszkanie dwupokojowe czy trzypokojowe. Które jest przerobione na dwie albo na trzy mikrokawalerki. Ale mikrokawalerka tak naprawdę to jest tylko nazwa. No, gdybyśmy nazywali to pokojem z aneksem kuchennym i z osobnym prysznicem i toaletą, no to nie byłoby to nazwane mikrokawalerką. Mam tu na myśli to, że mieszkanie, które ma 50 metrów i podzielone jest na dwa pokoje, i te dwa pokoje, każdy z nich ma kuchenkę, łazienkę, toaletę, szafkę, łóżko, i jest przedzielony grubszą ścianą z izolacją dźwiękową, to tak naprawdę najemcy mieszkają w pokoju. Tymi wszystkimi rzeczami, które wymieniłem, i mieszkanie dalej jest mieszkaniem dwupokojowym. Tylko po prostu ktoś ma osobną łazienkę, osobny aneks kuchenny. I teraz, gdyby w Polsce ludzie nie chcieli mieszkać w takich mieszkaniach, tylko woleliby mieszkać w pokoju, w mieszkaniu siedmiopokojowym, to tak, taki byłby trend, bo taki kiedyś był trend. Tylko później ludzie nabrali trochę więcej gotówki, trochę więcej zrozumienia dla rynku najmu, że można zapłacić paręset złotych więcej i mieszkać samodzielnie. No albo dopłacić jeszcze zdecydowanie więcej mieszkać w osobnej takiej standalone kawalerce, czyli takim studio, gdzie jesteśmy tylko my w środku, tak? No i teraz wszystko ma swoją cenę. Wynajem pokoju to jest powiedzmy 1500 złotych, mikrokawalerki powiedzmy 1500, a wynajem zwykłej, samodzielnej kawalerki to jest na przykład 2000, tak? Bardzo upraszczam, zależy od rynku, miasta i w Warszawie nie wynajmiemy kawalerki za 2000, tak? Więc y Taki jest przedział. No jeżeli ktoś zarabia jakąś kwotę na przykład 4000 zł i wynajmie kawalerkę za dwa, zostaje mu 2000. Jak ktoś wynajmie mikrokawalerkę, to zostanie mu 2,5 tysiąca. Dla niego no to jest przecież ogromna część e, budżetu, dlatego taki popyt na mikrokawalerki jest. To jest tylko cena, nic więcej. Każdy chciałby mieszkać w dużo większym mieszkaniu i za nie mało płacić albo dostać je za darmo. To jest oczywiste. I z tego powodu, e, jeżeli kupujemy mieszkanie od dewelopera dwupokojowe, Powiedzmy, 50-metrowe i wynajmiemy je jako dwupokojowe dla jednej rodziny, tam osoby czy, czy pary, to dostaniemy na przykład 2000. Jeżeli podzielimy te mieszkania na dwie mikrokawalerki, no to z jednej dostaniemy na przykład 1500, z drugiej 1500 już mamy 3000, czyli o 1000 zł więcej takiego mieszkania. Więc naturalnie ludzie kupując mieszkania, dzielą je na mniejsze części no i dzięki temu zarabiają więcej znajmu. No bo takie 1000 zł miesięcznie Razy 12 miesięcy daje nam 12 tysięcy złotych rocznie więcej. No to za to już można polecieć naprawdę zrobić sobie obyzdówkę po Azji i zobaczyć z 10 krajów łącznie z Tokio i Hongkongiem, więc e, dlatego tak się to po prostu dzieje. No i inwestując w nieruchomości, musimy przede wszystkim patrzeć nie tylko na zwrot, ale też na to, na ile lat kupujemy daną nieruchomość. Bo jeżeli kupimy rudere w starej kamienicy, no to pytanie, co z tym się będzie działo za 5, za 10 czy za 15 lat. tak? Dużo się mówi o demografii, która będzie spadać, no to ja, jak będę najemcą za 15 lat, to będę wolał mieszkać w bloku, który był wybudowany dzisiaj, tak, w 2024 roku, a nie w kamienicy z 1900, tam, wiesz, któregoś roku, która już będzie podniszczała, jeżeli nie będzie remontowana, no i e, siłą rzeczy te nowsze, lepsze budynki będą wybierane chętniej przez najemców później. Więc trzeba patrzeć też długofalowo, nie tylko czy mamy 7, 5, 8 czy 10% zwrotu z najmu, tylko też co z tym budynkiem, lokalizacją będzie się działo zdecydowanie później. Na razie ja bym się skupił przede wszystkim na tym, żeby wybierać miasta, które po prostu nigdy, nigdy to jest złe słowo które nie powinny w przyszłości zmienić swojego statusu. Tak? Mówię tutaj o dużych miastach klasy A, czyli Wrocław, Warszawa, Gdańsk czy Kraków. To są takie miasta, gdzie ten ruch będzie. Prawdopodobnie cały czas, bo tam są i lotniska, i drogi, i autostrady, i uczelnie i tak dalej. No a inwestowanie w mniejszych miastach ma większy zwrot, no tylko pytanie, co się będzie w mniejszej miejscowości działo. Więc jeżeli ktoś inwestuje w Warszawie, ma niższy zwrot, ale bardzo duże bezpieczeństwo, że Warszawa nie padnie. No a z drugiej strony, ktoś inwestuje w mniejszym mieście, ma dużo większy zwrot, tylko pytanie, co z tym miastem się wydarzy za 5 czy za 10 lat. Pawle, a czy ty inwestujesz w działki? Bo nie dość, tutaj mówiliśmy, mieszkania, ceny mieszkań idą w górę, działki też idą. Według Bankier.pl ceny działek idą o kilkadziesiąt procent w górę. Więc czy tutaj opłaca się też inwestować? Tak naprawdę w momencie, kiedy rosną ceny wszystkiego, opłaca się inwestować we wszystko w sumie, tak? No bo jeżeli ktoś kupił złoto, czy srebro, czy jakieś inne pierwiastki, czy. Ktoś kupił y, kryptowaluty, czy ktoś kupił akcje, y, czy ktoś kupił nieruchomości, działki. No, czy garaż ja kupiłem na moim osiedlu, gdzie mieszkałem we Wrocławiu przez 5 lat. Y, osoba, która mi sprzedała garaż, kupiła ten garaż za chyba 40 tysięcy złotych. Ja ten garaż kupiłem za 60, czy 65, już nie pamiętam. A teraz, gdybym chciał go wystawić na sprzedaż, ten garaż jest warty po tam dwóch latach od mojego zakupu jest warty 100-110 tysięcy złotych. Garaż, taki normalny garaż gdzie wyjeżdża tylko samochód i dwie szafki stoją obok obok samochodu, tak? No to z 40 tysięcy na 100 tysięcy złotych wzrósł murowany garaż we Wrocławiu na tym osiedlu, o którym ja mówię tam, gdzie mieszkałem. Więc tak naprawdę nieważne, co byśmy kupili, to ta wartość pieniądza rośnie. Tylko najważniejsze jest to, żeby się po prostu skoncentrować na jednej rzeczy, w niej się specjalizować, i nie skupiać się na inwestowaniu w nieruchomości, tylko skupiać się na zarabianiu. Na nieruchomościach albo na swoim biznesie. Bo jeżeli. Tak jak mówisz, zarabiamy na działkach, no to w tych działkach trzeba się specjalizować, ale kupienie jednej działki dlatego, że mam 100 tysięcy na koncie, bo jeszcze gdzieś z komunii mam. Pieniądze, powiedzmy tak, w cudzysłowie, i zainwestowałem 100 tysięcy złotych w, w działkę, no to tak naprawdę, nawet jak wzrośnie 100%, będę miał z tego 200 tysięcy po 10 latach. Trochę jakby co z tego, tak? Te 200 tysięcy i tak nie zmienią naszego życia tak samo jak nie zmieni ich 100 tysięcy. Ważniejsze od tego jest to, od tego inwestowania, czyli takiego lokowania kapitału, jest to, żeby umieć na tych na przykład działkach zarabiać na tej zasadzie, że kupuję. Pięć działek i pięć działek sprzedaję, płacę od tego podatek, zostaje mi jakaś część, robię to jeszcze za pieniądze inwestora i dzięki temu mam jakiś kapitał, e, który się po prostu pomnaża i dzięki niemu zarabiamy. Więc z jednej strony musimy mieć dwa pojęcia rozróżnione. Zarabianie to jest to, że kupuję coś taniej, sprzedaję drożej, albo kupuję w normalnej cenie, to rośnie i sprzedaję, a czy tam robię remont, czy, czy, czy cokolwiek. A druga rzecz to jest odkładanie pieniędzy już zarobionych. W bezpieczny sposób, żeby one nigdy nie straciły na wartości w trakcie naszego życia, tak byśmy chcieli. Więc zarabianie to jedno, inwestowanie to drugie, i tak jak mówisz, działki, no to jest jeszcze poziom wyżej nad flipowaniem mieszkaniami, czy zarządzaniem mieszkaniami, takim pośrednictwem, tak. No to, to ktoś, kto się zajmuje działkami, zazwyczaj zawsze ma dużo pieniędzy. Raczej nie znam kogoś, tak sobie pomyślę, kto zajmuje się działkami, kto tych pieniędzy nie ma. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.